Witaj. Nie, nie powinieneś teraz zaprzestać słuchania. To byłoby wielce nierozsądne. Pozwól, że coś ci opowiem. Zachowuj spokój i rozważnie delektuj się każdym słowem, jakie tu usłyszysz. Nieraz zapewne myślałeś, kim jesteś. Nie, nie odpowiem ci na to pytanie. Nawet nie mam takiej ochoty. Wystarczy mi twoje przytaknięcie. Nie, nie musisz kiwać głową. Ja to wiem. Wiem bardzo wiele rzeczy. Nie owijając w bawełnę, wiem wszystko. O tobie. Nie zadawaj pytań. Słuchaj i nie odwracaj wzroku. Nie pozwól sobie na chwilę słabości, nie odwracaj głowy, kiedy zobaczysz jakiś cień, ruch kątem oka. Wiesz, że i tak tego nie zobaczysz. Wiesz, że nigdy nie zobaczyłeś i prawdopodobnie nie zobaczysz. Zachowaj spokój i słuchaj dalej. Zastanawiałeś się kiedyś, co znajduje się w środku? Nie mam na myśli organów wewnętrznych, chociaż wiem, że są dla ciebie bardzo ważne. Nie mam również na myśli serca. Wy, ludzie, lubicie przypisywać temu organowi wiele cech, których nie posiada. Żeby ci ułatwić sprawę. Siedzę w twoim sercu. Nie kontroluję go. Nie sprawiałoby mi to takiej radości. Wolę ciebie nieprzewidywalnego. Zawsze mnie rozbawia, jak przyspiesza ci tętno, gdy słyszysz jakiś nieznany dźwięk. Gdy coś budzi twój niepokój. Teraz też to czuję, ale uspokój się i słuchaj dalej. Wracam do wcześniej postawionego pytania. Czy zastanawiałeś się, co masz w środku? Być może chodzi mi o duszę. Wy, ludzie, lubicie myśleć o niej jako o waszym ja, centrum waszego bytowania. Polegacie na niej bezgranicznie. Ale dobrze. Rozumiem to. Znam twoją duszę. Siedzę w niej od dłuższego czasu, jak i w sercu. Poznaję ją, zwiedzam, skradam się po niej, zostawiając za sobą ślady, bo bawi mnie to. Kocham to uczucie, gdy zamykasz oczy i nie chcesz widzieć tego, co ja chcę, żebyś widział. Ale to bezcelowe. Potrafię patrzeć za ciebie i przekazywać ci moje doznania. Kocham, jak jesteś sam w domu. Kiedy po awarii prądu siedzisz sam w ciemnościach i ostrożnie stawiasz każdy krok. Boisz się samotności i mroku? Niepotrzebnie. Przecież ja jestem z tobą. Boisz się mnie? Może i słusznie. Ale zachowaj spokój i słuchaj dalej. Czujesz to narastające uczucie? Nie potrafisz go nazwać. Nie jest to strach, nie jest to niepewność, ani tym bardziej nieufność. Może jest to wszystko naraz? Mówiłem, nie odwracaj wzroku. Znam cię, ale tak rzadko mogę ciebie widywać. Rzadko, kiedy mogę tak długo odwrócić twoją uwagę i wpatrywać się w ciebie z tak bliskiej odległości. Nie odwracaj się.